Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa po drobnej przerwie. Przerwa zarządzona z powodów takich, po prostu, żeby troszeczkę może z większego dystansu spojrzeć na Wowsika. Także od ostatniego filmu, który pojawił się na kanale, minął miesiąc, bo ostatnim filmem było omówienie poprzedniej aktualizacji, czyli 12.1, i teraz mamy 12.2 na tapet wzięte, także będziemy sobie omawiali tą aktualizację. I szanowni Państwo, po jej wejściu w najbliższy czwartek, 23 marca, będę już Was zapraszał na streamy, które się będą odbywać tak w takim samym harmonogramie, jak było to wcześniej, czyli wtorki, czwartki i soboty, 20.45, tak plus minus. Także tyle tytułem wstępu i przejdziemy sobie do omawiania. Oczywiście od miesiąca nie narzekałem na Wowsika, także troszeczkę trzeba to nadrobić, przy czym oczywiście nie będę tego robił bezpodstawnie, także zacznijmy sobie od omówienia tego, co nam autorzy naszej pięknej gry przygotowali w nadchodzącym patchu. Granda w kąpieli. Szanowni Państwo, czyli powrót trybu, który był najlepszym trybem, jaki Wargaming nam zaproponował, jeżeli chodzi o obchody Prima Aprilis. Pierwsze bitwy w wannie były po prostu najlepszą opcją, jaką nam Wargaming zasponsorował. Teraz oczywiście jakieś już zmiany, już podział na klasy, już mamy tutaj różne rzeczy, możemy odblokowywać kolejne okręty. Ale na szczęście wszystko to wygląda tak samo. Krążownik, niszczyciel i pancernik mają takie same modele. Nie wiem, czy będą się jakoś istotnie różniły w grze, ale już mniejsza o to. Ale fajnie, że to wraca w takiej formie. Dobrze, że wreszcie Wargaming wpadł na to. Nowy rodzaj uzbrojenia, pluskające miny, czyli będziemy mogli tutaj sobie zrzucać ładunki, które będą zachowywać się podobnie do tego, co mamy w przypadku zwalczania okrętów podwodnych, czyli płynąc zrzucamy sobie ładunki za sobą, z tym, że te ładunki nie toną, utrzymują się na powierzchni i wybuchają albo po jakimś czasie, albo po kontakcie z innym okrętem. Przepraszam, kaczką, inną kaczką. Bardzo fajnie jest tutaj zrobiony opis. Będziemy mieli wystylizowany specjalnie na okazję tego wydarzenia wygląd pocisków odłamkowo burzących i przeciwpancernych, tutaj zwanych bąbelkami, także oraz torpedy gazowe. Pięknie ujęte. Bąbelki odłamkowo burzące nie wzniecają pożarów, ale mają szansę spowodowania zalania. Także to bardzo fajnie się zapowiada. Myślę, że ten tryb będzie miał wzięcie. W formacie 7x7 będzie się odbywał ten tryb. Także tutaj plus, niewątpliwy plus. Mam nadzieję, że Wargaming nie przedobrzy, bo pierwsza edycja bitew w wannie była naprawdę fajnie urządzona. To był etap, kiedy ja zaczynałem swoje streamowanie i przygodę z Wowsikiem. I teraz po tych chyba już 7 latach wracają do tego samego. Nareszcie, bo wcześniej te prima aprilisowe bitwy to były takie, no powiem szczerze, niezbyt interesujące. Wejście linii amerykańskich pancerników hybrydowych. Ja mówię wejście, bo dla mnie wejście linii oznacza dostęp do pełnego spektrum tego drzewka, czyli teraz mamy dostęp, no pełne spektrum akurat w tym temacie jest mocno ograniczone, bo to tylko 3 jednostki, ale mamy je dostępne już teraz wszyscy, możemy je grindować, kupować za Free Expa i inne rzeczy. Także po prostu mamy do nich pełen dostęp. Widzę, że troszeczkę Wargaming się już gubi w swojej pazerności, bo zobaczcie, kontynuacja wczesnego dostępu do brytyjskich okrętów podwodnych plus już nam wchodzi wczesny dostęp do panamerykańskich krążowników. No i teraz mamy dwa wczesne dostępy, czyli mamy wczesny i bardzo wczesny dostęp na etapie aktualizacji jednej. Także no, nie wiem, czy to nie jest przegięcie, ale wiadomo, jest popyt, jest podaż. Absolutnie dziwi mnie to, że ludzie są w stanie dać zdecydowanie zawyżoną cenę za coś, co będzie za chwilę dostępne za darmo. Także no, ja nie ogarniam w ogóle fascynacji wczesnym dostępem, ale Wargaming wie, jak doić hajs i robi to całkiem skutecznie. Także tutaj nie można im odmówić tego, że wiedzą, co robią. Przepustka bitewna w edycji 12.2 będzie nas nagradzała, szanowni Państwo, w wersji premium wczesnym dostępem, nie, bardzo wczesnym dostępem do krążownika tieru 8 panazjatyckiego. Nie będę wymawiał nazwy, bo pewnie ją pomylę, także mniejsza o to. Ósemka, czyli ósemkę będziemy mogli sobie zdobyć za płacąc tutaj 2500 dublonów. Kolejny złoty interes, naprawdę polecam. Port w Rio de Janeiro zostanie odświeżony razem z wejściem panazjatyckich panamerykańskich krążowników. Oraz jeżeli chodzi o nowości, to zerknijmy sobie od razu na kolejną wersję PAN, tym razem europejskie. I będą to, szanowni Państwo, paneuropejskie niszczyciele. Zostaną dodane do testów dla osób współpracujących z Wargamingiem. Tutaj mamy informację, że wszystkie zostaną dodane, plus okręt podwodny GATO, czyli amerykański
super, no może nie super, bo jakbym użył określenia super, to byłby super okręt, ale to po prostu jest dosyć mocno OP okręt podwodny w wersji amerykańskiej, który będzie dostępny za stal. Może nie w wersji, tylko pod banderą amerykańską, może tak. Co dalej? Potyczki to jest akurat mało istotny element w tym momencie. Bitwy rankingowe. Tu warto zwrócić uwagę, 6x6 okręty 8-9 i Złota Liga będzie rozgrywana 6x6 okrętami 10 poziomu. Wszystkie klasy będą mogły brać udział, czyli okręty podwodne niestety też. No szkoda, no ale cóż poradzić. Podejrzewam, szanowni państwo, że na najbliższych streamach będę również grał okrętami podwodnymi. Dlaczego? Wcześniej się przed tym zbraniałem, ale jeżeli samo Wargaming pcha nam po prostu w ręce narzędzie, które bardzo mocno utrudnia rozgrywkę innym, także z podobnego założenia wychodziłem w przypadku okrętów lotniskowców. Jeżeli mamy możliwość wkurwiania innych, to dlaczego tego nie robić i dlaczego dać się tylko wkurwiać samemu innym? Także róbmy to samo, korzystajmy z tego, co nam Wargaming daje i psujmy zabawę. Może coś tam się komuś w głowie kiedyś przestawi i oczy się otworzą. Także dają narzędzia do tego, żeby psuć zabawę, to ją psujmy. Więc będę się uczył grać okrętami podwodnymi powolutku. Tu można sobie odebrać dzień konta premium. I tak, zbrojownia. Szanowni państwo, wchodzi nam tutaj Illinois, czyli okręt na kadłubie Iowy, ale wyposażony w działa z DES-a. Z tym, że działa z DES-a w wieżach czterorurowych. Mamy tutaj 4, 4 i 4 z tyłu, także konfiguracja dosyć ciekawa. Mamy tutaj tak. Opancerzenie pancernika, artyleria główna z krążownika, wysoka szybkostrzelność i celność, ale niska ilość zadawanych uszkodzeń. No wiadomo, że mały kaliber strzelający szybko, to jakoś trzeba to zrównoważyć. Pancernik ma małą pulę HP, ale też dostęp do ulepszonej grupy naprawczej, także pewnie więcej będzie tu HP-sa przewracało. Silne uzbrojenie przeciwlotnicze oraz wysoka prędkość maksymalna, także no taki super ciężki krążownik można by to nazwać, biorąc pod uwagę artylerię. I dostępny będzie za 51 tysięcy punktów badawczych. Czy warto? Nie wiem. Ja na razie punktów badawczych nie posiadam, nie będę specjalnie robił regrindu, żeby kupić coś takiego, bo tak nie bardzo leży mi to w koncepcji. Może to i będzie fajne, ale na razie się nie zabieram za to. Potyczki to już jest mało interesujący temat i teraz zerknijmy sobie, szanowni państwo, na zmiany w równoważeniu gry, bo tutaj się kilka fajnych rzeczy pojawiło. Otóż okręty hybrydowe Kearsarge, Kearsarge B, Tone i Ise otrzymają atak lotniczy bombami głębinowymi. To jest bardzo ważna rzecz, bo wcześniej te okręty nie mogły się w żaden sposób bronić przed okrętami podwodnymi. A teraz będziemy mieli jakieś tam kolwiek środki. Z istotnych rzeczy. Cherbourg, nerf o jedną sekundę na reloadzie głównej artylerii. Incomparable dostaje skrócenie o 1 sekundę reloadu. To też jest dosyć istotna rzecz. Tromp, tutaj warto zwrócić uwagę. Niedawno był recenzowany na kanale i też był polecany, a widzicie, że tutaj się troszeczkę zmienia, bo o 7 węzłów tam zostaje przyspieszona, zwiększona prędkość torped, damage też zostaje troszeczkę zwiększony i szansa na zalanie również. Fajnie, by jeszcze felotka trochę była poprawiona, no ale nie ma co narzekać. Powoli do przodu. I hiszpański niszczyciel Alvaro de Bazan zostaje tutaj skrócony czas przeładowania salw z 28 do 24. Reszta to są takie lolkowe tiery, piątki, szóstki. To możemy sobie spokojnie pominąć. No nie Adriatico jeszcze, ale ja akurat tutaj nie będę się zagłębiał, bo nie wiem, jak to wygląda. Dodano emblematy dla okrętów podwodnych. Także jeżeli gracie okrętem podwodnym, to będzie można was rozpoznać po takim oto osiągnięciu, jeżeli będziemy sobie tutaj fajnie klepać damage. 60 tysięcy na tierze 10, żeby odblokować najwyższy poziom tegoże odznaczenia. Tu mnie troszeczkę zastanawia to, co Wargaming tutaj nam podaje. Otóż Star Kitakadze oraz Star Edinburgh, czyli wersje takie premkowe, wizualnie bardziej premkowe. Główną cechą tych okrętów jest stały kamuflaż reagujący na wydarzenia wokół okrętu i zmieniający swój wygląd w trakcie bitwy. Chciałem to zobaczyć w akcji. Niestety tutaj żadnego gifa nam Wargaming nie sprezentował, także możemy tylko to zostawić w sferze domysłów, chyba że gdzieś można już to zobaczyć. To byłbym zainteresowany, powiem szczerze. I tak, informacje o paneuropejskich niszczycielach, w tym Gdańsku na tierze 10, już wam mówiłem. Przypominamy, że za 2 pacze zniknie Groningen, Hayate, Azuma i Agir za wolne expy. Będą dostępne za węgiel. No i to w zasadzie tyle, co tutaj można by rzec. Także wprowadzenie trybu na Prima Aprilis i wpuszczenie w pełni już dostępnej do grindu linii hybrydowych amerykańskich pancerników z najważniejszych rzeczy. Reszta to już taka, powiedziałbym, kosmetyka, no bo
Wczesny dostęp i bardzo wczesny dostęp to już jest raczej mnie interesująca, przynajmniej mnie, rzecz. W tym materiale wszystko. Zapraszam Was na nadchodzące streamy i do usłyszenia. Cześć i na razie.